witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek w Krainie Mordoru i przyszło nam, przyszedł czas na questa zainteresowań. Mamy przyciągnąć rzekomo jakąś dziwną istotę, która gdzieś tutaj będzie się znajdować, wytropić ją i dowiedzieć się, co ona właściwie o nas wie. Pal licho, nie mam pojęcia, kto to będzie, ale sprawdźmy może sami. No cóż, chyba przyszła pora na naszego przyjaciela Golluma. To może być dość ciekawe. Ja wiem. Something of great power has left its mark on him. I sense it. And you feel he has answers. On wie dużo ciekawych rzeczy. We should find them then. It shouldn't be too difficult. On z reguły sam w zasadzie przychodził, więc. Pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach, ale fatalnie się potrafi skrywać. Pół na pół. Dobra. Okej, czyli ślady mamy tak fajnie pozaznaczone tutaj. Dobiegniemy. Ale może pomóżmy jakimś niewolnikom tutaj. Bo bez potyczki też się oczywiście nie obejdzie. Dobra. Znaczy, grafika miarze w tej produkcji jest rewelacyjna. Chyba musicie to przyznać. Bez dwóch zdań. Dawaj. A, podetnij mu gardło. Gardło! Chyć go! A! No. To jest spóźniony refleks ma dzisiaj. Ale ostatecznie zrobił to, co go prosiłem. Dobra, przynajmniej nam podziękował. Gdzie to się zmieniało? Dobra, gdzie są te ślady? Na razie prowadzą tutaj tylko moment, bo my przeskoczyliśmy stąd, więc chyba musimy lecieć w tą stronę. Ale... Dobra. Okej, ciśniemy elegancko za śladami. No, Gollum lubi skakać po drzewach. Czy kuźwa, nie po drzewach, tylko po domach. Mamy tu kogoś? Bardzo przypomina mi to Orlis Wrok z Assassin's Creed'a. Nie sądzicie, chyba że oczywiście nie widać tutaj ewidentnego porównania. Dobra. Zaskoczyliśmy na jakąś wieżę. Mamy tutaj pierwszego przyjaciela. Załatwimy go po cichu. O, dziaj go! Dziaj! Okej. Śpij słodko, przyjacielu. Okej, a ślady się ciągną i ciągną. Coraz dalej prowadzą gdzieś tam w głąb góry. Więc w sumie na takie typowe miejscówki, gdzie Gollum mógłby się ukrywać. No ale zobaczymy, co tam będzie. Ja jeszcze tutaj na te tereny się nie zapuszczałem. Wyglądają na razie dość spektakularnie. Gollum chodzi swoimi drogami, jak to Gollum. A wiem, może być nawet na tej samej wieży, albo się gdzieś skrywać tutaj w jaskini. I czekaj! Gollum! Kurde, uciekł. Ja wcale nie chcę ciebie zabić. Chcę tylko dowiedzieć, co o mnie wiesz. No pięknie. No to teraz mamy nieco utrudnione zadanie. No, chyba wiem już, gdzie nasz przyjaciel mógł pójść. Obozowisko, podnieśmy to. Co my tutaj mamy? Amulet przeszłości. Gollum stoi za nami. A jednak nie. Czekaj! Czemu on nam ucieka? Chyba już wiem dlaczego. Dobra, mamy małego misia. Spokojnie. Myślałem, że trochę z nim chociaż powalczę. Będzie to jakoś spektakularne czy coś. A nie mogę go nic nawet chyba ograbić.
jak to na przykład ma miejsce w Assassin's Creed, kiedy to czytamy na przykład w Tomb Raiderze, jakiegoś wilka zabijemy, możemy go ograbić, coś dostać. No tutaj niestety nie za bardzo. Ale moment, moment, co to? Ja myślałem, że z tymi pająkami będę miał walczyć, a nie z jakimiś orkami. Dobra. Nie powinni stanowić żadnego problemu. Z nimi idzie bardzo łatwo, więc... Okej. Piękne zabójstwo. Powtórzmy to. No, idź go. No to bij. Pierdziele. Jakby mi lewy kontrol przestał działać. Albo ja robię coś źle. O nie! Harpuna? Patrzcie, jakie przyjazne stworzenie. Dobra, wykonać mi przed takim. Rozumiem. Tylko jak to będzie się miało w praktyce, to jeszcze nie wiem. Ale daliśmy radę. Nie mamy również level upa. Więc walimy sobie. Moment, to już mamy tutaj podblokowane. Przez zwinność. Dobra, w sumie można lecieć w zasadzie po kolei. Okej. Golum, gdzie jesteś? Pokaż mi się. Do czego? Think you could sneak up on me so easily, eh? No! No, don't hurt us! What does he know of it? Bright Master! Yes, we know his Bright Master came to us in our dreams. Awa! No, daj mi mojego shurikena! Idę go zabić w tym momencie! Bang! Palce im będzie gryzł Golum. Jemu się nie ufa. Nigdy. Pamiętajcie. Ale można go czasem fajnie wystraszyć i dowiedzieć się czegoś interesującego. Nie, muszę współpracować z nim! Z Golumem, serio! Dobra, jak mus to mus. Okej, misja wykonana. Dobra, okej, Golum, bla bla bla, chcę je tu sobie poczytajcie. Ja sobie to mogę zrobić zawsze w ramach mojej prywatnej rozgrywki. Natomiast słuchajcie, no musimy wreszcie do kolejnej misji, ponieważ ta już została tutaj zakończona. Tutaj mamy kolejne misje, questy. I wiecie co, udamy się tam, tylko myślę sobie, gdzie mamy najbliższy jakiś punkt wieży, skąd można byłoby tutaj się fajnie dostać. Lub też ewentualnie możemy zająć się tutaj rekrutem, jako zabić jednego. No wiecie co, pójdziemy sobie tutaj i rozpoczniemy właśnie tą wspomnią związaną z Golumem. Więc kontynuujemy tego questa, walimy szybką podróż w to miejsce i stamtąd błyskawicznie przetransportujemy się już tam dalej. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. Momencik. No i powracamy do kontynuacji naszej przygód w Krainie Mordoru. Następny quest związany z Golumem. Zamiast tego Golum przyciąga upiór, którego nazywany Jasnym Panem. Wasze losy są w jakiś sposób powiązane. No to dowiedzmy się może czegoś bardziej szczegółowo natomiast tych całych losów. Głód go dopadł? Nie ma jedzenia! Ja bym się z nim nie pierdzielił. Yes.
Pokaż mi ten skarb, a przestań pierdzielić o jakiejś przyjaźni, człowieku. W sumie to nie jest człowiek. No to... Golumie, gdzieś tu uciekł. Dobra, chyba się trochę ubrudzimy. W ogóle jak takie coś jak Golum jest w stanie przeżyć w krainie Mordoru? To jest trochę dziwne. Chyba zawsze miał jakiegoś ogromnego farta. Świetnie wygląda tutaj odbicie deszczu, który spływa po postaciach i modelach 3D. Rewelacja. No dobra. Gdzie on jest? Okej, mam się skradać. W tym jestem dobry. Dlaczego on siedzi cały czas tutaj? Zamiast wyskoczyć na górę, byśmy mogli przejść dalej. Golumie! Idioto! Ruszysz się w końcu, bo musimy być na ziemi. Inaczej on się nie ruszy. Dobra. Jakoś wiesz, gdzie chodzi. Okej. Dobra. Których mam dokładniej zabić? Jednego tu. I następnego strażnika. Kurde, nie widzę na razie gdzie. A, dobra, nieważne. No powinien tam doskoczyć. Kurde. No, 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 dobra, jest. Elegancko. Skakuj wyżej. Dobra, i po cichu go tutaj załatwimy. I die, motherfucker! Dobra. Okay. Golum tam czeka na nas. Prowadź. Nie śpiewasz ładnie. Dobra, zabij strzelca. Tym razem załatwimy go tak, jak w zasadzie powinniśmy go załatwić od razu na starcie. Czyli właśnie w ten sposób. Może będzie jeszcze szansa, żeby załatwić jednego, ponieważ mam cel dodatkowy, żeby zabić dwóch strażników strzałem w głowę. Może się uda. Jak nie, to się wkurzę, bo sam sobie spieprzyłem. W ten sposób, że zabiłem tego, podrzynając mu gardło, zamiast odstrzelić mu łeb. Nie, mu się już w głowie dość naprawdę konkretnie popierdzieliło. Okej. Okay. Śmiesznie trzeba podać. Pochodzeniem to ciężko nazwać. No człep to i szybciej. Tak, poczekacie sobie. Odszukaj cel. Relikt. Mamy tutaj wieżę w pobliżu. No, no czekajcie, coś mi się tam świeci, to dość tak jasno. Cholera wie, jesteśmy chyba na jakimś cmentarzu. No nie, nie do końca, to nie są nagrobki ninja. Nie jesteśmy na cmentarzu. Okej. Okay. Może tutaj. Coś dziwnego tutaj wyczuwam. Ale to chyba jednak nie to. Dobra, ja wskoczę właściwie tutaj na tą wieżę, bo jesteśmy bardzo blisko niej i głupio byłoby jej nie odblokować. Nie! Czekajcie, jak wyjdę na wieżę, to będę miał, że opuszczam obszar misji i mnie skwalifikuje, czy mi się uda. Musi się udać, no proszę was, nie opuszczam obszaru misji, jestem cały czas w terenie misji. Dobra, jest, udało się przekuć, więc mamy kolejną wieżę do dyspozycji, więc kolejny obszar odblokowany. A naprawdę głupio byłoby tego nie zrobić w momencie, kiedy znajduje się właśnie tutaj, a nigdzie indziej. Nie tak blisko tego wszystkiego. A mimo wszystko my dalej musimy odszukać ten jakiś cholerny relikt. Nie mam pojęcia, gdzie on może być.
Może jak podejdę, to jest jakiś sposób na aktywowanie tego czegoś. Nie wiem, znalezienie jakiś sposób ten relikt. Dziwne. Może ninja krety nie trzeba iść po prostu za śladami nóg! No oczywiście nie było to zbyt skomplikowane. Morderczy cios. Fajna twierdza. Wygląda dość spektakularnie. Żeby to był ten legendarny miecz samego Saurona. Wszystko widzimy na razie w strzępach. It is so fine a gift. No też bym się ucieszył na taki podarunek. Nie, on będzie chciał to podpierdzielić. Nie, on ma wizję, człowieku, zostaw go. Ała, taką brudną stopą w twarz. For no answers, only more questions. These are not mere dreams. With each vision, my power grows stronger. Tobie, ale nie mi. Niebezpieczne, ja was proszę. Coś takiego ja zjadam na śniadanie. Parę jakichś utopców czy gulów. Trochę dużo tych gulów, ale są błyskawiczne do zabicia. No widzę, że one nie wstają jako tak po czymś bardziej, takim bardziej skomplikowanym. W ogóle nie wiem, czy mi atakują samoistnie, czy też nie. Zabawa z nimi jest przednia. Naprawdę, na hita je mamy, więc nie bardzo dobrze, a kiedy tylko przychodzą w większych ilościach grupek, no to cóż, leci jeden hit za hitem, zabójstwo kolejny, zyskujemy olbrzymie już combo w postaci 42-43 uderzeń. Nie wiem, czy kiedyś udało mi się jeszcze zgromadzić aż tak duże, ale niestety już straciłem, kurwa, co ja umieram? Nie! Jakim cudem ja mogę umierać? Nie dopuszczam czegoś takiego nawet do dyskusji. Cholera, ale faktycznie prawie zginąłem. Prawie. Will betray us to the Black Hand the first chance he gets. He has no love for the Dark Lord. That creature has a part to play in the fate of all Middle Earth. I can feel it. Chyba da się tutaj wskoczyć jakoś na to, albo. Albo i nie. Parę orków, nic takiego. Dobra, ale ja chcę wskoczyć tam na górę i wziąć strzały! Cholera. Kurde, bo mi się to robi za bardzo asesinowo. Moment, mało widzę. Dobra, moja strzała jest tu i jest tam. No to ja chcę ją wziąć! Skakuj, dobra. Okej. Okay. No i gdzie są te moje strzały, ja się pytam. Gdzie są moje strzały? Tu. Elfia strzała wzięta. Te strzały naprawdę przydają właśnie w momencie, kiedy tu mamy zlikwidować po kilka jakichś tam takich tam drobnych rzeźmieszków. Ale mimo wszystko. I wiecie co, ja na zakończenie załatwię sobie tutaj jakiegoś jednego orka jeszcze, bo na tyle mniej więcej wystarczy czasu, a kolejny generał będzie nas przybliżać do kolejnej misji, a wiadomo to, że musimy też wykonywać niektóre questy
że tak powiem, nie tylko główne, ale również i poboczne, a to się zalicza jak najbardziej w ramach gameplaya. Więc okej, załatwimy sobie jeszcze jednego właśnie tutaj. Dowódcę od orków. Jest on bardzo blisko, więc nie musicie długo czekać. W zasadzie nie opłaca mi się nawet wycinać tego fragmentu. Już będzie ciekawie, jak się tutaj sam zakradnę do niego. Dobra. Siedzi gdzieś tam, na górze. Złożymy mu wizytę. Dobra. Egzekucja. Urkowie chętnie zgłaszają się do Rolika. By osobiście wymierzyć sprawiedliwość zdrajcą, wrogom i rwalom. Jeśli Kat wykona swoją robotę, zdobędzie potęgę. Udaremni egzekucja, aby osłabić armię Saurona. Bierzemy! Time to finish off some worthless rocks. Źle trafiłeś. Dobra, jeszcze raz. Chcę załatwić w miarę możliwości jak najfajniej. Nigdy sobie nie załatwiam jeszcze ursz. Kurde! O nie! Nie. Co? Zbieg? To tak można? Skąd ja miałem wiedzieć, że jest w ogóle taka możliwość? Fucking shit. Czekajcie, na jego miejsce. To co, ktoś inny nadciąga, czy jak? Dziwne. No faktycznie. Jest on tam, ale ja mu nie pozwolę zbiec, no kuźwa. Jaki ciulas. Faktycznie uciekł. Czy jednak tak można? To dość ciekawe. Nie! Nie uciekł mi. Nie uciekłeś mi! Nie uciekłeś mi, mamy go! Dobra! Możemy się jednak z nim porachować tak, jak to miałem w planach. Tak szybko strażnikowi Mordoru nie uciekniesz. Strażnikowi Mordoru. W sumie to można tak siebie nazwać teraz, teoretycznie. Tylko, że po dobrej stronie, ale tak jakbyśmy bronili Mordoru, w sumie tak zabrzmiało. Nie do końca o to mi chodziło, ale mniejsza z tym. Póki co mamy naprawdę potężny pojedynek ze sporą grupką tej żołnierzów, urszaków, orków. Dobra. Elegancko, kolejny załatwiony na zabójstwie, więc sporą liczbę expo dostajemy. Walki są świetnie tutaj zrobione, mega spektakularnie. Można oglądać. Tak. Wiem, że można... Nie! Nie pozwolę mu na to, nie, bez kitu. Ja ci na to nie pozwolę, żebyś się mi wycofywał. Chyba cię porypało, człowieku. Już wiemy, że chce uciec. Ja na to nie pozwolę. Na pewno na to nie pozwolę. Tak łatwo to nie będzie. A łatw gorzesz, kurde! Jest! Jak pięknie jego łeb powędrował na jego właściwe miejsce. Jak miło. Okej. Bierzemy od niego kolejną moc. Bóg nie istnieje, poziom 6. Miło. Okej. Dokowaliśmy sobie kolejne rzeczy. Co mnie bardzo cieszy, no niestety tutaj punkcików żadnych kolejnych nie mamy. Ale może będziemy mieli co niegdzie właśnie tutaj w atrybutach. Chociaż nie tutaj, no chociaż czekajcie, możemy jednak tutaj, dobra, dodać. Elegancko. I 5 na 20 głównych misji wykonanych. Mogę sobie też zupgrade'ować chyba nieco mój pancerz. Co to jest? Trzymaj E, wysysanie. Nie, to chyba działa tylko w momencie, jeżeli jestem przy swoich przeciwnikach. Ale jeszcze się też zupgrade'ujmy, może się będzie dało. No i da się. Elegancko. No i cóż, kochani, wydaje mi się, że na tym zakończę ten odcinek z Shadow of Mordor. Udało nam się wykonać dzisiaj 3 questy i w ten sposób załatwimy w zasadzie 3
Jeden, nie trzech, bo dwóch kolejnych dowódców orkowych i w ten sposób kolejna część Mordoru stoi, że tak powiem, po naszej stronie, a w kolejnym odcinku udamy się gdzieś tutaj, będziemy kontynuować nasze przygody właśnie z Gollumem, ponieważ wydaje mi się, że te questy są naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawe. Cóż, to tyle z mojej strony. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mieć na bieżąco informacje odnośnie nowych materiałów, zasubskrybujcie mój kanał. No i oczywiście zapraszam was również do wyrażania swojej opinii na temat produkcji Shadow of Mordor, jak i również może tego, czy chcecie bardziej questy na przykład związane z Gollumem, żebym to kontynuował, czy też może zabijał to kolejnych dowódców z armii Saurona. To tyle ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnej produkcji. Hej!